Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj mamy niesamowitych gości. Niespodziankę zaraz Wam przedstawię, także będziecie na pewno mieli rewelacyjny czas dzisiaj z nami. Dowiecie się ciekawych rzeczy i no, mam nadzieję, że poprawimy Wam tutaj humor, wibracje i wszystko. Dla tych z Was, co jesteście z Chicago, to w sumie jest dzisiaj ostatni dzień, bo jest sobota. Jutro jest takie spotkanie w Chicago, targi w sumie jedyne, które organizowane są przez Polonię raz w roku. One się nazywają Targi Wellness. I jeżeli chcecie, ja będę w niedzielę od 10 do 5, możecie się ze mną spotkać. Będę miała Grow Fast, także zapraszam serdecznie do Szamburga, podam Wam tutaj namiary. Kolejne ogłoszenie, w środę mamy kurs dla kobiet Self Transformation, także jeżeli, czyli transformacja samej siebie, jeżeli chcecie, to po prostu jest ostatnia teraz szansa, żeby dołączyć. I w kolejny weekend jestem w Nowym Jorku, także dla tych z Was, co jesteście z Nowego Jorku, to też zapraszam serdecznie do spotkania się na żywo. Ostatnio w Nowym Jorku byłam 10 lat temu. Więc no, taka okazja będzie może za rok, za dwa, za trzy. Także jeżeli jesteście z tamtych terenów i chcecie się ze mną spotkać, to też są targi polskie pod Nowym Jorkiem, też wstęp za darmo, parking też, więc zapraszam serdecznie do spotkania na żywo. A dzisiaj mam rewelacyjnych gości. Mamy Kasię Muza, która w okolicach Płocka, tak, prowadzi swój gabinet, także nam zaraz powie, także witamy serdecznie. Jola Wiedźma, z którą robiliśmy wywiad ostatnio. Bardzo dużo z Was obejrzało ten wywiad z Jolą i chcieliście więcej, także na pewno poproszę Jolę, żebyśmy zrobili więcej. Zresztą ja już będę w Polsce za miesiąc, także będziemy się z Jolą widziały osobiście, ale dużo z Was ten wywiad oglądało. Było masę komentarzy, masę pytań, także ja to wszystko spiszę i będziemy na pewno w przyszłości kręcić z Jolą filmiki, odpowiadać na Wasze pytania. I mamy celebrytę polskiego, który się utrzymuje cały czas na pierwszych listach przebojów, Zygfryd Ryciupka, którego znacie, lubicie. Tutaj w Chicago dużo z moich znajomych ogląda i sobie bardzo chwali, że zawsze Zygfryd im poprawia humor, dużo ciekawych rzeczy się dowiedzą, więc dzisiaj mamy bardzo fajną ekipę, także witajcie serdecznie, kochani, witam Was. Cieszę się, że jesteście i że się tutaj podzielicie z nami waszymi historiami życiowymi, co u was ostatnio ciekawego się zdarzyło, bo każdy z was ma bardzo unikalną historię. Także dziękuję, że jesteście i cały czas się dzielicie tym, co macie najlepsze, unikalne z wszystkimi. Witam. Witamy, a my Witam. dziękujemy Tobie, Ewelinko kochana, za zaproszenie. Jesteś cudowny. Proszę bardzo, powiedzcie, co tam u was słychać? Wiem, że Zygfryd z drogi aż zjechał, tak? Bo z całą rodziną jesteś Zygfryd w Niemczech, tak? I No nie, specjalnie tutaj się z nami chciałeś spotkać. Nie do końca z całą rodziną. No przyjechałem tutaj z moimi dzieciakami. Kasia została w domku, a ja wylądowałem akurat teraz przy tym nagraniu, bo robimy przeprowadzkę. Nigdy tego nie miałem okazję zrobić, a tutaj dwóch najlepszych w moim życiu mężczyzn. To jest mój syn Rafael, którego nigdy przed kamerą nie było. Starszy syn, a drugi syn to Vincent. To są moi chłopacy. Super. I wylądowaliśmy tutaj w mieszkaniu u Rafaela, właśnie, bo się przeprowadza z powrotem na wiochę, skąd byliśmy. No, Rafael ogólnie ze mną mieszkał przez prawie całkowite życie, więc my zawsze żeśmy sobie przyświadczali. Rafael jest teraz akurat robi szkołę techniczną, akurat pracę zmienił, dostał służbowy samochód, jest elektrykiem prądu ciężkiego, więc on tylko bardzo grube kable opracowuje. Tam, gdzie trzeba chatę podłączyć, no to Rafael jest, także on jest tym gościem na takie grubsze rzeczy. No tam, a jak tam jest jakaś awaria, to tam się wszystko od razu topi, wszystko w powietrze wysadza się.
No i taka jest jego praca. Więc pomogły mu w tej przeprowadzce, ale nie z tego powodu jestem w Niemczech. Ja wam mówię, te tarapaty to akurat tutaj się w życiu mi przydarzyły. Mówię wam, no czapa z głowy spada, ale to może zaraz opowiem. Może damy porozmawiać najpierw dziewczynom, bo wiem, że to tam już się wszystko aż mózgi lasują, tam jest dużo do opowiadania. Także dziewczyny, fajnie, że jesteście. Witam was. No i że będziecie na tym spotkaniu od Kasi. Właśnie No. podzielimy się, co to za spotkanie. Słuchajcie, tyle się dzieje, bo jak już wiosna, to rozkwit spotkań na żywo i już pokazuję, też na tym spotkaniu będę, to się cieszę. Już teraz mamy spotkanie kolejne, które organizuje Kasia Muzal. Tytuł spotkania to jest Herbatka z Zygfrydem, także mamy Jola będzie, super, Zygfryd, Marek, Piotr. Wow, super, że Marek Piotr będzie, Andrzej Rady i tutaj nie wiem, jak się wymawia nazwisko tego pana. To może Kasia, proszę, powiedz na wstępie, kiedy będzie to spotkanie i to. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz witam Was wszystkich bardzo serdecznie i serdecznie zapraszam na spotkanie do Nowego Miasta. To będzie oczywiście kolejna herbatka z Zygfrydem. Nie wiem już która z kolei, czy to trzecia, czy czwarta, chyba czwarta. Chyba czwarta. Chyba czwarta. Tak. Właśnie, bo ten czas tak szybko leci, ale wszyscy, co byli, to dopytywali się bez przerwy, kiedy ta herbatka, kiedy herbatka, więc organizujemy 25 maja w tym samym miejscu, gdzie było poprzednio, czyli w Nowym Mieście, w tej remizie, ulica Zielony Rynek 30. To jest Nowe Miasto koło Płońska, bo niektórzy mylą, bo jest tych nowych miast chyba dwa czy trzy w Ja chyba źle Polsce. powiedziałam, że jesteś z Płocka. Ale Nie wiesz co? Płocka. Płock jest niedaleko Płońska też, więc może I być też na py. i Płocki, i Płońsk. Także koło Płońska. Zaczynamy od godziny 10 tym razem. No i nasi prelegenci, no oczywiście, tak jak tutaj jesteście, Ewelinka, Jola, Zigi, oprócz tego właśnie Marek Piotr, nasza Beatka Brillea, no i chowany z Szegatuni. Andrzej Rady? Chyba już wszyscy, chyba że o kimś zapomniałam. Natomiast możliwe, że ta lista nawet się jeszcze i poszerzy, nie wiem. Może być też jakaś niespodzianka, ale to oczywiście, jak będziecie dzwonić, żeby się zapisać na to spotkanie, no to będę wszystkie informacje też udzielać telefonicznie. Bo najlepiej oczywiście przez telefon, więc. My się już Wiecie co, ja cieszymy. tutaj wetnę może w Proszę. moją wcinę. Kasiu, ty jesteś przykładem tego i Wiedźma Jola też, że organizujecie, poczuliście, że możecie zrobić jakieś spotkanie. Ty robisz te herbatki, Jolka robi te spotkania Człowiek, Świadomość, Prawo. To tylko pokazuje, że jeżeli poczujecie coś, że możecie zrobić, z czym współgracie i możecie zebrać wokół siebie ludzi, którzy podobnie myślą, a w dzisiejszym czasie to jest droższe od złota. Więc pokazaliście, że można takie coś zrobić i to jest zachęta dla tych, którzy w miejscach nam może niedostępnych, nam osobiście, też mogą podobne rzeczy robić u siebie na podwórku. Więc ja jestem bardzo z tego zadowolony, że wy to robicie i zrzeszacie tych ludzi. No wiesz, jak pierwszy raz mnie na tą herbatkę zaprosiłaś i miała być ze mną, to ja sobie tak myślę, kurczę, ale zebierzemy tam chociaż 20 ludzi, a tutaj od razu taki strzał. Pamiętam, że chyba 90 ludzi przyjechało, a teraz ostatnio było już nas ponad 150. Jola, jak żeśmy zaczynali Człowiek, Świadomość, Prawo, to też pierwszym razem było chyba nie wiem ile, pomóż mi, z 80 nas było. Ci powiem, nawet Szczerze. nie. Pierwsze spotkanie w Żwirku to było 60 chyba ludzi, drugie spotkanie to już było 150, a trzecie to było 220. Super, Tak, Radku.
No naprawdę, to rośnie lawinowo, ale najważniejsze jest to, że to nie tylko my, czyli ty, Kasia, ja, ale dzwonią do mnie ludzie, którzy właśnie byli w Żbirku i oni chcą na przykład taki jeden Franek, zdrawiam cię serdecznie, on mówi tak, ja bardzo chcę rozruszać moje środowisko. A on pochodzi ze Spisza, konkretnie z okolic Nowego Targu, jakaś tam mała wieś No Nowego Targu. to jest przecież Franek ze Stasią. No to no. Ale to poczekaj, to oni teraz organizują, czekaj, to jest 11 i 12 maja, tak? 11 i 12 maja, oni już, tak, w Nowym Targu, już wynają jakąś tam restaurację i tak dalej, wszystko pozałatwiał i my się tam u niego spotykamy, dlatego że po prostu wspieramy tego typu ludzi, tak? Że to nie tylko my, ale kurczę, to poszło dalej i ci ludzie sami. To jest super. On już o tym mówił, bo on był na mojej pierwszej enklawie. Od samiutkiego początku jest z nami i wtedy ten człowiek świadomość prawo, jak myśmy to rozruszywali, to on też był. Więc ja mówię, kurczę, to są ludzie, którzy nam tutaj, takich ludzi nam potrzeba. Naprawdę. Pozdrawiamy ich z tej strony. To są Serdecznie. A to niemiecką policję. A my tu Kuzin mi podpowiada po prostu jak to stary dobry Kuzin, a my niemiecką policję zdrawiamy. Nie, my ich pozdrawiamy. Nie, Franka zdrawiamy, a niemiecką policję pozdrawiamy. O, tak, Pozdrawiamy, rozumiem. tak. Ach, powiem wam, wszedłem do tego gniazda szerszeni. Jak już tak mówisz o tej policji, no to powiemy może dwa słowa. Chodź tutaj, kolego, siadaj tutaj. Więc przez tego dżentelmena musiałem tam pojechać, a właściwie to było tak, że no, w szkole, wiadomo, takie smarkacze 12-letnie poszarpały się tam. No i wiecie, tatuś nerwy mu puściły tego chłopaka. Twierdził, że wszystko już wykorzystał, możliwości i ostateczna droga na policję, ale on nic nie zrobił. On od razu dzida na policję. No i musieliśmy się stawić. Właściwie tylko mama. No ale ja mówię, jak już tu jestem, ja też jadę. I wiecie, FIFA, Rafa, wchodzę na tą policję. Chciałem sprawdzić, czy działa ten plasticzek, co mam od Germanitu. Wyobraźcie sobie, kładę im to. Ma biurko, wszystko działa. To jest to samo, co robi Marek Piotr, tylko oni robią. To wszystko działa. To jest wszędzie jest, pisma są powysyłane, oni wiedzą o tym i tak dalej. Okazało się, że za mną był list gończy, bo w czasie, jak byłem w Polsce, oni mi zrobili za moimi plecami. Na kolanie naklepali jakąś rozprawę sądową i dostałem 1000 euro do zapłacenia. Ja o niczym nie wiedziałem. On mi pokazuje pismo, ja mówię, co to jest? Pierwszy raz na oczy widzę. Okazało się, że to już jest uprawomocnione, wszystko ding fest. I ona mówi otwarcie. Tak. I słuchaj, i temat mojego łebka już nie był interesujący, oni już wszyscy wyszli, ja byłem punktem tym kulminacyjnym i powiedzieli, krótka piłka, masz 10 minut, albo zapłacisz, albo idziesz na trzy miechy do pierdla. Więc ja nie zrobiłem nic innego, tylko mówię, słuchaj, moja eks, wyskakuj z kasy, bo jak nie, no to mnie od razu wywożą, diabli wiedzą dokąd. Zapłacili. Mogę mówić dalej? No tak, ja mówię szokująco. Słuchaj, ja zapłaciłem to wszystko i przyjechałem do domu i robię natychmiast live'a na ten temat i poszło to w świat. Nie uwierzycie, trzymajcie się pasów. Dzisiaj po południu ten film jest kompletnie wycięty i dostaję maila i teraz to jest to najważniejsze, bo to jest ta informacja. Dostaję maila, gdzie powiedzieli, że wszystkie wytyczne YouTube'a zostały pogwałcone w minucie trzeciej sekund 49. I ja sprawdzam,
Ja sprawdzam ten film, co się wydarzyło w 3 minucie 49 sekund. I wtedy ten niemiecki plastik pokazuje do kamery. I w tym momencie oni chlast. Wiecie, co nam to mówi? Że idziemy dobrą drogą. Prawo naturalne przede wszystkim. Oni się boją jak ognia wolnych, żywych ludzi. Zesrali się i dlatego wszystko wymazali. Ja mówię, te 1000 euro straciłem, ale pokazali mi, że idziemy właściwą drogą. Dokładnie, no, to samo miałyśmy z Jolą, jak nagrałyśmy ten filmik w listopadzie w tamtym roku i też ja dostałam ostrzeżenie, także jest do tej pory, nie chcą ściągnąć, pisałam do nich już, nie da rady i od tej pory jestem obserwowana. Każdy mój filmik jest blokowany przez nich, muszę do nich pisać i oni go odblokowują i taką zabawę zaczęli robić, czyli po prostu za każdym razem jak się mówi prawdę, to oni tą prawdę albo blokują, albo kasują, albo po prostu swoje paluchy w to wkładają, więc to jest szoker, bo ja przejrzałam ten filmik i myśmy nic takiego nie powiedziały wtedy z Jolą, ale ja już wiedziałam, że to jest prawda i oni nie chcą tych filmików. Nawet takiego jednego mojego kolegę ostatnio cały czas blokują, bo on jest pielęgniarzem i mówił w czasie świromanii prawdę, to tylko wystarczy, że jego nazwisko wpiszę, już nawet z kropkami, z jakimiś krzyżykami, to już Tak, jest tak, blokada, tak. ale napisałam już do nich, to już ten filmik odblokowali. Także wszystko, co jest blokowane, to jest blokowane właśnie, bo mówisz coś, co im nie na rękę leży. Tak, ale to pokazuje, że tak w panikę wpadli, że oni posuwają się do tak desperackich czynów, gdzie parę lat temu by im nawet do głowy nie przyszło, żeby się tak obnażać. Oni po prostu już z gołymi życiami stoją i idą w zaparte, bo już nie ma gdzie uciekać. Rozumiesz? To jest tak jak osaczony lis przy polowaniu. Oni nie wiedzą, co mają robić. Tak to wygląda dzisiaj. To mi dało tak do myślenia. Ja wyszedłem z tego posterunku, ja byłem tak wyśmigany z energii, że jak przyszedłem do domu, ja mogłem spać na stojąco, ale mówię, tego live'a muszę zrobić, bo ludzie muszą o tym wiedzieć, że idziemy właściwą drogą. Nie w żadnym wypadku krok do tyłu, tylko do przodu. To No, oni jest się nas boją. właściwa droga. Cały czas się nas boją. Ja pamiętam, jak byłam w Brazylii w 2012 roku u Jana w tej wiosce Abadżani i tam jest jedna ulica i każdy po prostu w tom i z powrotem chodzi tą jedną ulicą, bo nie da rady wyjść poza wioskę, no bo jest niebezpiecznie i tak dalej. I też z energetycznych punktów widzenia nie można wyjść poza tą wioskę. I tam był taki facet z Estonii i on mi wtedy powiedział, że ziemia musi być w balansie pomiędzy dobrem i złem, że jak zło czyni nam dużo, po prostu ta energia jest skumulowana na nas, to w odpowiedzi jest o wiele więcej dobra, więc wtedy to dobro jest jeszcze bardziej wytwarzane, tak jak się stało za czasów świromanii, tak? Że oni nas po prostu chcieli pozamykać, chcieli nam zatkać buzię, a przez to obudzili masę ludzi. Czyli ten balans i harmonia cały czas się tworzą, więc to, co robią tobie, Zygi, czy Joli, czy Kasi, to oni po prostu pomagają nam szybciej wyjść i szybciej ich z tego wszystkiego wygonić z naszej matki Ziemi. Do tego dojdzie. To, co oni zrobili teraz, w tym ostatnim razie, oni bardzo wiele szkód wyrządzili sobie. Tak samo to widzę. I powiem wam, co było ciekawe. Ludzie, naprawdę wierzcie mi, że ja to poczułem. Stoję na tym posterunku i naraz wyrasta koło mnie kilka policjantów, takich dryblasów, ale normalnie no 2,20 m. Ja, takich ludzi nie spotykasz na ulicy. Normalnie stoi, on się nawet nie rusza. Od czasu do czasu niechcący się poruszy, coś tam powie, od niego taki chłód bije. Wierzcie mi, to nie są ludzie. To nie są ludzie ubrani na czarno, taki zbir, taki typowy. I wiecie, co jeszcze było ciekawe? Jak pytali mnie się, to co, wychodzimy, a ja mówię, w tym momencie moja ex zdecydowała, że za mnie tą kasę wypłaci. I ona mówi, co proszę? Ja mówię, tak, ona wypłaci za mnie tą kasę. To ona zawołała tych bandziorów i oni byli
normalnie im ręce opadły. Co? Nie możemy go wywieźć. Oni byli tak zawiedzeni, oni się tak żywią, jak kogoś mogą tak zdołować, wydoić go podczas tej jazdy kompletnie z energii, ogołacić i wtedy oni nachapani wracają. To był dla nich zawód. Rozumiecie, jakie to są mechanizmy? No, ja sam pierwszy raz na oczy takie coś widziałem. Jeszcze nie miałem takiej To możliwości. chyba musisz podjechać do Joli, bo Jola chyba miała taką akcję kiedyś, także też doświadczenia możesz powiedzieć na temat polskich dryblasów. Tak, Jola? Miałam jak najbardziej, ale tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, najważniejszą, że jeżeli, bo nigdy w życiu zła nie zwalczy się przemocą, to jest niemożliwe. Więc oni cały czas próbują na nas wymusić, żebyśmy się kłócili, żebyśmy ich nienawidzili, żebyśmy robili jakiekolwiek akcje, demonstracje, A my protesty. się uśmiechamy. Tak, a my się po prostu uśmiechamy, podchodzimy do nich, nie wiem, z życzliwością, z Z radością, miłością. dokładnie, uświadamiamy, próbujemy, znaczy może złe słowo, ale podwyższamy ich świadomość. I to jest dla nich najgorsze, bo w momencie, gdybyśmy my jakby działali tak jak oni, czyli oko za oko, ząb za ząb, to wiecie, co by było? Niedługo byśmy byli wszyscy ślepi i szczerbaci, a to przecież nie o to chodzi. Więc oni do nas z tą nienawiścią, z tą agresją No i właśnie, czekają na a jak nas. tych 16 policjantów Tak nie jak mogło tych. nic zrobić, Tak. bo ty się do nich uśmiechałaś Dokładnie, i mówiłaś dokładnie. do nich Tak, ciepło i miłośnie, dokładnie. tak? No. Naprawdę, zostało wezwanych w rezultacie, bo to najpierw czwóreczka była, potem Nie, teraz. 8 było od razu. Najpierw było czwóreczka. Od razu właśnie, to Tak. nieważne. W każdym razie skończyli. Rozmnożyli się, słuchajcie. Zdali się, było ich 16, nie mogli mi nic zrobić tak naprawdę, tylko to jest wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza, świadomość, że jeżeli ja nie reaguję agresją na nich, tylko grzecznie, z uśmiechem, uświadamiam, po prostu ja ich w tym momencie rozbrajam. I Ale to Kasiu, jest ty też chyba najważniejsze. miałaś taką sytuację, tak? Wy obydwie chyba miałyście takie sytuacje ostatnio, dziewczyny, bo Kasia też wspominałaś przed naszą rozmową tutaj, że miałaś akcję z konikiem, tak? Jakbyś mogła się podzielić, jak możesz, to by było super. Tak, oczywiście. Podjechał do nas pod bramę, oczywiście, funkcjonariusz, którego uświadomiłam, że na bramie u mnie jest napisane, że mamy autonomię, więc on się pytał, co to jest autonomia. No ale oprócz tego dowiedziałam się od niego, że on nie funkcjonuje w prawie morskim, tylko w lądowym. No to sami rozumiecie, już na sam początek, jaka była fajna rozmowa, dłuższe uświadamianie. Ja oczywiście powiedziałam, że go odwiedzę na posterunku jak najbardziej i umówiłam się z nim wtedy, kiedy mi to było po drodze, Czy tak? powiedziałaś Przy kolegę? okazji. No i pojechałam do niego, tam był drugi, pan komendant. I oczywiście skończyło się na tym, że z uśmiechem na twarzy poinformowała mi, że jestem wolną, żywą istotą. Powiedziałam o autonomii, co to jest autonomia. No i troszeczkę tam jeszcze ich uświadomiłam, więc powiedziałam, że muszę się troszeczkę doszkolić, ale było bardzo miło, naprawdę było sympatycznie. Panowie zrozumieli, no i odpuścili. Więc Ale pod może. jakim względem? Ja mam tutaj pytanie, bo ostatnio pod tym wywiadem z Jolą mieliśmy pytania, czy czasami oni nie odpuszczają, bo mają nas za jakichś dziwaków albo jakichś wariatów. Czy o to chodzi, czy raczej wyczułaś, że są po twojej stronie? Bo to jest bardzo takie ciekawe i ważne. Znaczy, wiesz Ja co? mam odpowiedzieć? Zaraz jeszcze, jak mogę się wtrącić, to powiem jeszcze, w moim przypadku, Ewelinka, było tak, że oni po prostu nie rozumieją, co to jest, i widać było po nich, że oni faktycznie chcą się doszkolić, i wręcz do tego stopnia, że poszukiwali jakichś źródeł, skąd oni mogą się tego dowiedzieć. A co dalej będzie, to dopiero się okaże, bo Fajnie, że mają tą tak, świadomość, że ale chcą. chcą, no bynajmniej widać było jeszcze, że mają jakąś empatię, jeszcze oni Czyli mają. ludzie. Ci mają, tak, Czyli na naprawdę. herbatce z Zygfrydem się na pewno pojawią, żeby się doszkolić, tak? Czy ich poznamy na żywo?
Wiesz co? Podejrzewam, że Prosi, Kasia. Słyszała pomysł, tak? Zobacz, wiecie, wszechświat ci podpowiada. ja organizowałam swojego czasu pikniki, jeszcze tam u nas na wsi, można powiedzieć, i oczywiście oni przyjeżdżali, więc oni już w pewnym stopniu mnie znali, więc tylko patrzyli teraz, czy ze mną jest coś nie tak, no ale ja tak samo się odzywam, jak się odzywałam, uśmiecham się tak, jak się uśmiechałam, no więc chyba jest w porządku, tylko coś się zmieniło, o czym oni nie wiedzą. No, to zobaczymy. A A Jolo, to jak u Jola. ciebie? Też uważasz, że ci ludzie chcą się dowiedzieć czegoś, czy raczej mają płacone za te 8 godzin i nie chcą sobie głowy zawracać takim czymś i wolą odpuścić? Zalinka, to jest coś takiego, że to jest bardzo indywidualna sprawa. To nie można generalizować, że powiedzmy sobie takie, że cała ludzkość się budzi, czy cała policja, czy całe wojsko, tak? Tego się nie da w ten sposób powiedzieć. To jest wszystko sprawa indywidualnego człowieka, albo nie człowieka. Na przykład ja mam korespondencję z wójtem naszej gminy. Do niego nie dociera jakby absolutnie nic. Jakby robot, jak grucha mościele. Ale to nic, dlatego że on może sam, może nie wszyscy pracownicy, ale są pracownicy gminy, którzy na nasze pisma otwierają wielkie oczy. Już się cieszą, że my z czymś nowym przychodzimy, chętnie czytają, a gdzie na początku traktowali nas jak dziwaków, tak? Co jeszcze powiem? Co jest bardzo ważne? Dlaczego nasze działania są tak istotne? Bo jeśli nas będzie więcej, jeśli tych pism będzie więcej, to co mi opowiadał Heniu Gaćkowski, no wiesz, ten pierwszy, który w Polsce proklamował autonomię, tak? Autonomię osobek. On poprzez nie tylko swoje pisma, ale pisma no jakby innych ludzi, poznał taką pracownicę Urzędu Skarbowego, gdzie ona pod wpływem tych pism, nie tylko jego, ale wielu, wielu innych, ona powiedziała, jejku, jak jej te pisma otworzyły oczy i ona powiedziała, że ona w tym haniebnym procederze, jakim jest praca w Urzędzie Skarbowym przeciwko nam, przeciwko ludzkości, ona nie będzie pracować. I zwolniła się. Ja po prostu wiem, że to nie jest jedyny jakiś taki odosobniony przypadek. Więc to są może te małe działania, ale one są bardzo ważne, tak? A tych dwóch policjantów to kiedyś, jak żeśmy z sądu weszli, oni przyszli do nas i mówili o Tak, śmierci tego. samo miałam taki, no dzięki, że mi to przypomniałeś. Jakaś tam sprawa była w sądzie, chyba to było rok czy 2 lata temu i oni po prostu już za drzwiami tej sali, tak zwanej rozpraw. Tam byli wezwani. Do nas, no tak, to tam dobra, ale tylko było ich dwóch. Ale co powiedzieli nam? My, nie konkretnie nas personalnie, że my was znamy, ale znamy jakby sposób waszego działania i mówili do nas tak, wiecie co, ja was popieram, młody człowiek, ja to wszystko rozumiem, ale wiedzcie o tym, że tutaj parę miesięcy temu to był sędzia pokojowy i on, Pokoju. tak, sędzia pokoju. I on, my jesteśmy w pokoju, teraz siedzimy albo Tak. żyjemy w pokoju, prawda? Więc to jest tak wieloznaczność pewnych słów, ale co powiedział? Wiecie co, proszę, uważajcie na siebie, dlatego że ten sędzia pokoju na jakiejś autostradzie został jakimś kamperem jechał, czy nie pamiętam, ale został po prostu zepchnięty z drogi i powiedzmy sobie, po naszemu, po ludzkiemu umarł, tak? Znaczy to był zamach na niego. Także on, nawet policjant, tak? Jakby. No nie wiem, no po prostu prosił nas, żebyśmy na siebie uważali. Także to się zadziewa, tak jak Kasia, że są ci, którzy są świadomi bardzo, którzy chcą się obudzić. Na przykład nasza koleżanka, bo wtedy jak tych 16 do mnie było wezwanych, to ja byłam nie jako oskarżona czy tam coś z tego, tylko jako publiczność. I śmiałam odezwać się do tak zwanego przebierańca w todze, tak zwanego sędziego, bo to musiałaby zrobić długi wykład, kim są sędziowie, jak działają sądy, są odpowiednie książki na dobra, koniec. Bo jej kanał zamknął. A no właśnie. Proszę powiedzieć, kto tam ci podpowiada, bo moja publiczność chyba nie zna Kuźmina, także witamy. Witamy serdecznie. Fajnie, że się tutaj pojawiłeś na chwilę. Głos z boku. Wykryć się śmieje. Głosy z boku dochodzą. No powiedzą, że Tak, słuchajcie, ale chodźcie. Kuzin,
Wiesz co, Ewelinka, bo kuzin on jest takim suflerem, on lubi być za kamerą i śledzić rozmowę i od czasu do czasu dopowiadać pewne rzeczy, ale wiesz co, to jest fajnie, Jurek u Kasi to robi, Kasia u mnie też to robi i to jest w porządku. To jest takie też współuczestniczenie w rozmowie. Ja wam coś powiem. Ja nawet jeszcze dalej krok poszedłem, bo akurat mam premierę z Reginką. Akurat tu łypię tak troszkę lewym okiem. Mamy ponad 2300 uczestniczących w czacie i akurat premiera leci. Także widzicie, ludzie pięknie się łączą. Zawsze można coś dobrego zrobić, zawsze jakąś duszyczkę obudzić. Ja miałem dzisiaj taki piękny telefon, zadzwonił do mnie gościu z północy i też powiedział, chcę wejść w prawo naturalne i bardzo jestem zainteresowany i ja odesłałem go właśnie do Jolki i do Marka Piotra, bo mówię, to powinieneś śledzić i się okazuje, że jest przyjacielem pacjentki, która robi tak niesamowite rzeczy. Okazuje się, że ta dziewczyna jest z nami. Ja wielokrotnie pytałem się, ja mówię, powiedz mi jedną rzecz, dlaczego ty jeszcze jesteś w tej instytucji? Znam ich obydwu. I ona mówi, wiesz co, bo ja tu z tego miejsca też robię swoją robotę. Jest tak wspaniała dziewczyna, a jest policjantką. Ja mówię, to jest tak niesamowite, jak to możliwe? Ja bym chyba nie dał rady, tak? A ona daje. I oprócz tego robi naprawdę, wy ją, wielu z was znacie ją, ale powiedziała, że nie chce tego jakby jeszcze, bo to jeszcze nie jest ten czas. Mówi, te systemy jeszcze są tak niekompatybilne ze sobą, że pewne rzeczy trzeba jeszcze robić po cichu, tak? Po cichu, tak. A No. To co mówię, teraz muszę wkrącić, bo jest taki człowiek, ja go poznałam osobiście, w zeszłym roku na festiwalu Wszyscy jesteśmy jedno, ma na imię Jakub, nazwisko Kuśpit. 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 Poczekaj, właśnie chciałam powiedzieć, że on to jest były porucznik Wojska Polskiego. Nie. I co on mówi, że działa jakby w obronie munduru. Ja najpierw tak się obruszyłam. Jak to? To co? Munduru? A żołnierzy i tak dalej. Tych, którzy zabijają, a to nie jest. Jak się jego słuchało, w jaki sposób on przekazuje swoją wiedzę, co on w ogóle praktycznie, jaką on prowadzi działalność, tą taką praktyczną, że on też pokojowo, czyli nie żadną walką, ani nic, ale w jaki sposób bardzo, kurczę, mocny i silny, wyjść z tak zwanego systemu, ukochać ten system, nie walczyć z nim absolutnie. On nam daje ogromne możliwości, ogromną furtkę. I w jaki sposób praktycznie z tego wyjść? Naprawdę no, proponuję go posłuchać, bo ja zamieniłam z nim tak naprawdę tylko parę zdań, więc nie, żeby to była jakaś reklama czy coś, tak. Ale człowiek, który naprawdę bardzo wiele działa. Moim marzeniem jest zaprosić go, a ponieważ wysłałam już tę myśl w przeświat, na pewno to już się zadziało. On już jest on działa w Lublinie i w okolicach Lublina, tak, ale ma fajną grupę, fajne takie praktyczne rozwiązania, można z tego naprawdę skorzystać. No genialne i on na pewno będzie w Żmirku no, w połowie października, tak? Drugi weekend października, bo oczywiście czwarte spotkanie nasze też się odbędzie, jak najbardziej. No i ta myśl na pewno jest dobra i to jest właśnie to łączenie. I to, co powiedziałeś o tej dziewczynie, prawda? Bardzo bym też chciała się z nią kontaktować, bo chodzi nam o jedność, o łączenie się, tak? O rozszerzanie całej tej wiedzy, tak? O byciu w jedności, o traktowaniu drugiego człowieka zgodnie z nauką Buddy, zgodnie z nauką Chrystusa, tak? Jak braci, jak siostry, nie jak wrogów. Po prostu pomagajmy sobie wzajemnie, tak? Jeden drugiemu wspierajmy się. A ten Mogę ją zapytać, Jola, i chyba się nawet ucieszy, bo to ona w tematach, wiesz, ona to będzie fajnie. Bo to wtedy jest nas coraz więcej, tak? A im Kasia nas się jest. Kasia się uśmiecha, bo ona wie już o kogo chodzi. Wiesz? A, ale ja nie wiem. No, na razie nie można mówić. Dobrze, najważniejsze, niespodzianka. Może będzie niespodzianka tutaj jeszcze raz.
Przypominam plakat. Dla tych z Was, co chcecie się z nami spotkać na żywo, zapraszamy serdecznie 25 maja od 10 do 19, czyli w niedzielę, herbatka z Zygfrydem organizowana przez Kasię. Jola będzie i wiele innych też fajnych jedzonów, więc super będzie z nami kimi się spotkać. My z Wami, Wy z nami. Powiedz Ewelinka, że ty już na ostatniej też byłaś z nami. Ja byłem ucieszony, jak cię tam zobaczyłem. Ja mówię, kurde, na naszą herbatkę przyjechała Ewelina. No normalnie byłem taki ucieszony. To było super. No zresztą pamiętam, chyba jeszcze też była Hania Kazahari, wpadła tak gościnnie, no w ogóle inni, no Andrzej Rady był, który teraz też będzie, też jest fajnie, że chłopak opowiada nam o tym, jak nam pozniekształcano nasze języki. Wiecie, ja tutaj w Niemczech za każdym razem, jak teraz jestem, to widzę, jak wykoślawiono na naszą szkodę te języki, a jakby je tak sprościć znowu, tak jak było, to te języki by nam naprawdę życie torowały, by nam naprawdę wyścielały, tak by ktoś dywan przed nami rozkładał. Więc my tutaj na tylu frontach jedziemy, zdobywamy wiedzę, energetycznie idziemy, robimy sobie detoks, ty robisz te wszystkie preparaty, jeszcze przed rozmową żeśmy mówili o twoim specyfiku i tak dalej. Tutaj język nam się przestanie niedługo plątać i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze do zrobienia. Kurczę, to normalnie aż chce się żyć. No i fajnie, że się spotykamy, słuchajcie, z takimi rewelacyjnymi istotami i reszta ludzi dołącza do nas, bo na początku to faktycznie było mało po prostu ludzi, niektórzy nie wiedzieli, gdzie to znaleźć, jak to znaleźć i po prostu taką pocztą pantoflową to się wszystko rozniosło i jest coraz więcej takich, co chcą coś robić, działać właśnie ze światłem, z miłością, więc to jest rewelacja. No na całym pandemia. Proszę. To wiesz, to głosy podpowiadają z boku. Pandemia światła. Nie mów o Jurku z boku. Jurek. Nie mów o Jurku z boku. Z boku. Właśnie Jurek, powiedz to, bo ty mi powiedziałeś dzisiaj po południu, mówisz, no tyle się różnych rzeczy zrobiło, ale nie rozdeptujmy tego wszystkiego na placek taki cienki, bo teraz są akurat te dni obfitości, albo jak to nazwałeś, powiedz to bracie, jak to jest. No, proszę Jurek, bliżej kamery, bo to nie słychać, także jak możesz, to proszę przed kamerką usiąść na chwilę, bo ten głos twój jest rozmyty i nikt tego nie będzie słyszał, także proszę bardzo. Witam cię serdecznie. Miło cię widzieć. Proszę. Powtórzę jeszcze raz, no tak jak widzicie, że coraz więcej jest tych spotkań i coraz więcej jest live'ów i coraz więcej jest nas. Także pandemia światła działa i jest coraz większa, tak? Nie tylko na posterunek trafiła. Ja się też cieszę, że tutaj w Stanach Zjednoczonych są te dwa spotkania w roku. No są też inne, mniejsze, może o których nie wiem, ale na te, co jestem zaproszona, to jednak raz w roku chociaż możemy się tutaj spotkać i też część gości przylatuje czy przyjeżdża z różnych miast w Stanach i będzie też fajnie. Także fajnie, że dużo osób pyta się o to, bo to nie osób, tylko ludzi, wiem Jola, że dużo ludzi się pyta o to, że jednak chcą takiej interakcji, widzą nas na YouTubie, ale jednak spotkać się od czasu do czasu na żywo to jest całkowicie inna energia. Ale wiecie co, jest jeszcze coś takiego ciekawego, że ostatnio jak byliśmy w Żwirku, jak Jola organizowała spotkanie, no i to wtedy, nie Jola, no dobrze, wszyscy. No wszyscy, tak, dobrze wszyscy, ale ja wtedy byłam jako wystawca oczywiście i słuchajcie, spotkałam tyle wspaniałych istot, że ostatnio mam telefon, dzwoni do mnie taka pewna Kasia i mówi, słuchaj, jestem w pobliżu i bym cię odwiedziła.
I ja tak, wiesz, nie wiedziałam najpierw kto, czy to może jakaś klientka z mojego gabinetu, czy, wiesz, przerywało, u mnie naprawdę jest problem trochę z telefonem, no i w końcu ona podjeżdża, tak, i ja tak patrzę, mówię, jejku, skąd ja ją znam? Ona mówi, spotkałyśmy się u Joli, to było u Joli, Żwirek jest z Jolą, tak, no z Markiem oczywiście, no Marek tak, no ale było, że Jola, Jola, bo Jola z tych okolic blisko Żwirka. No i słuchajcie, przyjechała i też ona mówi, słuchaj, my mamy wspaniały plac, teren, mamy lokal, też byśmy mogli coś takiego zorganizować. No kolejna i też, istota. Tak, tak, i właśnie ona ze swoim mężem, z Witkiem, no przecudowni ludzie, słuchajcie, no też serdecznie ich pozdrawiam, ale pewnie, uzdrawiam, zdrawiam, tak, pewnie też coś będą organizować w niedługim czasie, bynajmniej w tym roku, tak, więc wtedy będziemy na pewno dawać znać wszystkim po kolei. Będziemy mieli co robić, bo jeszcze enklawy światła u Zygfryda. Kiedy jest następna enklawa Zygfryd? No planujemy ją, a właściwie nie planujemy, tylko mamy zamiar, bo z planów to zawsze nic nie wychodzi, a my mamy zamiar. No, myślę, 8. że... Co? 8-9 czerwca. Wiesz co, będzie troszeczkę później. Myślimy, że to będzie końcówka czerwca, początek lipca. To nam tak wychodzi. Byłoby to koło Krakowa, może nawet sam Kraków, to pojedziemy do chlewa od smoka wawelskiego, mu gnój wyrzucić, a później zrobimy enklawę. Myślę, że to się uda, bo tam jest bardzo dużo fajnych ludzi, naprawdę. Tam Kraków i okolice, to tam tyle wspaniałych ludzi mieszka. Już nam to po głowie chodzi od dłuższego czasu. Właściwie ta już miała tak wypaść. No, tylko że musieliśmy technicznie to rozwiązać tym razem w pobliżu, dlatego była jeszcze w Niechowicach. I też powiem wam, że bardzo fajnie to wyszło, dużo nas było. I jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, jak organizowałem tam, to poszedłem na gminę, bo musiałem załatwiać tam ten lokal i tak dalej. Ja tylu ludziom to opowiedziałem na gminie, centralnie, tam do tego gniazda szerszeni. Oni byli normalnie, tak jakby ja, jakbym im burzę w głowie zrobił. Oni normalnie, bo to wiecie co, wchodzicie do takiego gościa i wszystkie pokoje są pootwierane. To jest takie teraz, takie wszystko pootwierane. Wszyscy siedzą, drzwi nie są pozamykane. Oni wszyscy przestali pstrykać na komputerach. Nic, i tylko widziałem, że wychylają się. Co to za wariat tam siedzi? Kogoś ty tu sprowadziła? Coś to za cymbała tu wpuściła? Przecież to zagrożenie dla otoczenia. Ale za chwilę słyszę, że zbliżają się. Zaczęli wyglądać przez te drzwi i dopytywać się co i jak. I byli zainteresowani centralnie, że przyjadą. Umawialiśmy się, później jak musiałem ja zapłacić za to, tak oni przyjadą. Słuchajcie, nikt się nie pojawił z nich. Jak jechałem tam później, żeby kaucję odzyskać, to powiedzieli, że wiecie co, to jest coś takiego, jakby taka burza w ciele, poczuli, że nie dają rady tam się pojawić, bo nie są jeszcze gotowi. I takie coś się pojawiło. Więc widzicie, to fajnie jest, jak to się w różnych miejscach robi takie coś, bo można co rusz dotrzeć do nowych ludzi. Mi się to podoba, że ci ludzie cały czas dochodzą i niekiedy trzeba krok do tyłu zrobić, żeby coś nadmienić, ale też odsyłać do poprzednich spotkań, do poprzednich filmów, żeby oni się po prostu starali i żeby też odrabiali swoje zadanie domowe. Też im wszystkiego na kawa na ławę nie dawać, tylko żeby oni mieli możliwość też popracować i jakiś wkład od siebie dać. I to wtedy daje też efekty.
No bo jak za dużo dasz, to dla niektórych po prostu się czują zmęczeni i trzeba po prostu Tak. stopniowo dawkować nieraz tą wiedzę, żeby ktoś mógł ją przyswoić. Bo nieraz ktoś ogląda stary filmik i mówi: o, ja tego nie wyłapałem z twojego filmiku czy tamtego, no bo było to, albo ktoś nie był gotowy, albo było za dużo informacji naraz, więc to też jest tak. Ale z tym spotkaniem w lipcu czy w czerwcu, to wiem, że końcówką czerwca jest Harmonia Kosmosu. To fajnie by było na początku lipca, żeby po prostu część ludzi z Harmonii Kosmosu też mogła dołączyć do tego spotkania z okolic Krakowa. Nie. To by było super, tak. Ale to na początku czerwca ona robi, 4-7. To robi, proszę powiedz. Robi po harmonii. 4, 5, 6, 7 lipca. Na pewno lipca? Tak. Nie czerwca? Nie. A, cały czas imprezy, więc nie wiadomo, czy się da, żeby tak nie ingerować, bo to jest co weekend impreza, ale wydaje mi się, że każdy tam, ma, gdzie ma trafić, to trafi, bo też energetycznie sobie wybieramy daną imprezę, czy człowieka, który to organizuje i ludzi, którzy tam są. Ja zawsze mówię, że ludzie się dobierają w grupach tak, jak mają się dobrać, więc to też jest świetne, tak? Wiecie co, myśmy mieli spotkania, że na przykład nam nałożyło się z innymi imprezami, jak na przykład u Tatka Rolnika, czy Wagnerówka, czy inne. Ja sobie tak pomyślałem, kurczę, dlaczego to zrobiłem w tym miejscu? Nie wiedziałem, że tak było, ale zrobiłem. Ja mówię, kurczę, nikomu nie chcę tych ludzi, żeby oni do mnie przyszli, a nie byli gdzie indziej, ani też nie chcę, żeby to tak skolidowało, ale mówię, no trudno, wyślę intencje, niech się tak zrobi, żeby było dobrze. I powiem wam, ludzie nawet tak zrobili, że w jeden dzień byli u jednego, w drugi dzień przyjechali do drugiego, bo tak im zależało na tym. Mi się tak ciepło na sercu zrobiło. Ja mówię, kurczę, ci ludzie chcą się spotykać. To jest takie fajne, bo już w pewnym momencie sobie myślałem, może starczy tego, teraz niech inni to robią, ale jakoś tak co chwilę się pojawia tyle informacji, my chcemy nadal to robić, dawaj, rób następne spotkanie. No i znowu tak łapiemy się w garść i mówię, dobrze, skoro jest zainteresowanie, zróbmy to, sprowadźmy znowu kogoś fajnego, co znowu jakiś inny teren otworzy. No i tak wiecie, powstają takie ciekawe rzeczy. Ja mam takie, tak fajnie, że akurat u mnie Kasia, ona ma jakiś taki zmysł, że skądś wykopuje mi tych ludzi i się później okazuje, tu ta wiedza była nam potrzebna. Ostatnio mieliśmy dosyć o homeopatii, o germańskiej medycynie. To była też taka troszkę dziura, co nam się fajnie zakleiła. No i tym podobne takie fajne rzeczy. Także no widzicie, ta nasza grupa ogólnie rzecz biorąc się powiększa, prawda? Jak ma być? Zobaczcie, jeszcze niedawno nas było na jednej, no można powiedzieć, na dwóch rękach można było nas liczyć. Patrzcie, co się dzieje. Naprawdę tworzymy wspólnie coś wielkiego. Jutro będą nas miliony. Super. A herbatka z Zygfrydem, skąd ten pomysł, Kasia? Jakbyś mogła, proszę powiedzieć, ten tytuł herbatka. Wiesz co, to jakoś tak się zaczęło, że pierwsze spotkanie, jakie zrobiliśmy, to było spotkanie w Krzyczkach i to była tak jakby pod tytułem Enklawa Światła z przebudzeniem do zdrowia. I później, wiesz co, bodajże ktoś rzucił... Ale to była twoja enklawa wtedy. Tak, ale fajnie. Później fajnie było, tak, i też było dużo wspaniałych istot wtedy z nami. Natomiast później jakoś tak z tą herbatką u Zygfryda, to było jak na tarasie siedzieliśmy. Nie wiem, czy to przypadkiem nie zaczęło się od Jurka, że herbatka z Zygfrydem, i później wpadliśmy na pomysł, że faktycznie nazwiemy te spotkania, będziemy nazywać, że herbatka z Zygfrydem. I to miało być też tak, że zapraszamy mniejszą ilość ludzi, żeby posiedzieć sobie przy tej herbatce i żeby podyskutować. No ale w końcu okazało się, że naprawdę wszyscy chcieli i tu dzwonią, tu wiesz, 60, 80, 100 ludzi,
A Ziguś oczywiście jeszcze kolejnego live'a i mówi: ludzie, przyjeżdżajcie. Ja już później mówię: kurczę, czy mi krzeseł w ogóle starczy? Wiecie, zrobiłam duże stoły z jedzeniem i w ogóle, żeby tak każdy mógł się czymś poczęstować. I potem było mi głupio, że w końcu mi tych krzeseł nie starczy przy tych stołach, tak? No bo krzeseł jako krzeseł sam jakby starczyło. Ale już ludzie dzwonili i mówią: słuchaj, nie przejmuj się, my nawet weźmiemy jakieś tam karimaty i w ogóle, aby tylko słuchać, aby tylko być w tym towarzystwie. Więc myślę, że teraz też będzie fajnie. Nastawiamy, słuchajcie, nieważne jak, ważne, żeby być. Tak, ważne, żeby być, tak. Ja pamiętam, myśmy chyba po tej twojej enklawie siedzieli na tym tarasie i wtedy jeszcze była Beatka Wrodycka z Andrzejem, on wtedy na tym akordeonie grał i tak wiecie, no tak się zrobiło fajnie, swojsko, Jarucha chyba wtedy był, pamiętasz? Jarucha, Zagórski, tak, była Ania Mazurczyk. Jan Zagórski był, tak, Ania Mazurczyk była, no i wielu innych, ten Johannes był z nami wtedy. Chowanes. No i wszystko tak zaczęliśmy, powiedzieliśmy, no kurczę, to by było szkoda, jakby się na tym wszystko zakończyło. No i taki spontan powstał, ja nie mam pojęcia, kto to wrzucił, ale ja sobie tak myślę, aj tam herbatka jakaś, co to będzie, tak? Ale jakoś tak to poszło samoczynnie, tak, i stało się, wiesz, no trudno wyczuć, jak to ostatecznie było, ale tak jakoś z ogółu, wiesz, no i zobacz, i czwarty raz się spotykamy, a właściwie z enklawą piąty. No tak. Tak, ale to w ogóle wiecie co, ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie do gabinetu, no to kończy się herbatka z Zygfrydem, mija miesiąc, a oni się pytają, kiedy kolejna. I to jest tak za każdym razem, więc... To miesiąc, słuchajcie, mini spotkania albo jakieś mniejsze, może się to tak rozwinie, że raz w miesiącu będą regularne spotkania z Zygfrydem. Czyli Zygfryd zawsze musisz być na tym spotkaniu, rozumiem, jako główny jest tutaj. Jest to, Ewelinka. To jest właśnie ta sztuka, którą my szlifujemy wszyscy razem, żeby to tak dopasować, żeby to było w sam raz, wiesz. Ludzi można wiedzą albo informacjami też zakatować i to jest to, żeby tak dobrać tą dozę, żeby pasowało. To ma też być taka forma przyjemnej zabawy. Jak my się spotykamy, to jak będziemy odjeżdżać, to już na do widzenia mamy za sobą tęsknić. Wtedy jest fajnie, wiesz, a jakby się zrobił przesyt, to ludzie by się zniechęcili, może by się troszkę rozleniwili, ale jak na razie widzimy, jak to robimy tak raz do roku, to ludzie naprawdę tęsknią, mają okazję do kogoś innego pojechać, żeby to też fair było, bo jakbyśmy zrzeszali wokół siebie i klamrowali tych ludzi, moglibyśmy uzyskać coś odwrotnego. A fajnie by było, jakby ci ludzie naprawdę tęsknili za tym. I myślę, że to tak chyba jak na razie to tak w miarę wychodzi. No moje zdanie, ja nie wiem, może się mylę, ale tak mi jakoś tak podpowiada coś, że na razie ta doza jakby dosyć fajnie tak działa. Ale co, te herbatki są tylko raz w roku? Bo ostatnia herbatka była chyba w listopadzie przed moim wyjazdem. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy październik jakoś przed moim wyjazdem do Stanów. I tak dwa razy do roku organizuje się te herbatki? Jak to wygląda? Było robione tak, że zrobiliśmy wtedy w lutym zabawę dla świadomych. Czyli to wtedy nie było, że herbatka z Zygfrydem, tylko była jako zabawa dla świadomych. To było w czasie karnawałowym. A później drugi raz było właśnie to spotkanie herbatka z Zygfrydem. Ale oczywiście i na zabawie, i na herbatce z Zygfrydem jest Zygfryd, tak? Więc... No, tak się złożyło. Ja już sugerowałem tak niechcący, że to się może i odbyć beze mnie, no ale zawsze za uszy mnie tam wyciągną, żeby jednak przyjechać. No Kasia z Jurkiem są, no to są dlatego, że ja sam jestem z gospodarstwa, oni mają te konie i tak dalej, no to jakoś człowieka jednak ciągnie do tej ziemi i ogólnie to jest wszystko bardzo fajnie, no Jola teraz z nami jest, no to wszystko razem wzięte to jest jakoś takie swojskie, fajne to jest, tak, no
Jakoś tak to wszystko samoczynnie działa, no wiesz, na to nawet planu jakiegoś nie ma. To się po prostu dzieje, wiecie? To jest A ja to jest powiem to dlaczego. najpiękniejsze. Ja teraz powiem dlaczego. Dlatego, że my naszym umysłem, prawda, my tego nie ogarniamy. Natomiast nasze jestestwo to nie jest tylko nasze ciało fizyczne i nasz umysł. To się wszystko dzieje poza nami. To jest nasza wyższa jaźń, to jest energia. I to jest. My nie zrozumiemy tego, dlatego Zygi, nie dziw się, że to się tak zdziewa. My naszymi myślami wysyłamy pewne informacje do Wszechświata i Wszechświat nam je po prostu zwraca. Więc nawet się nie zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się i tyle. Lola, proszę powiedz, o czym będziesz mówić, czy będzie spontan, bo ja wiem, że Zygi to spontan robi często. A u ciebie też będzie spontan, czy wiesz o czym, jaki będzie temat twojego wykładu? Ewelinka, u mnie zawsze jest spontan, u mnie zawsze jest coś takiego, że ja po prostu jakby proszę swoją właśnie wyższą jaźń, żeby moje usta były przekazem dla tego, co ta dusza tak naprawdę ma w zanadrzu do powiedzenia. Ale teraz najbardziej mi leży na sercu uświadamiać ludziom, co to znaczy właśnie energia ludzkiej myśli. I będę podawać konkretne przykłady, w jaki sposób my kreujemy naszymi myślami, bo to jest stuprocentowa prawda, naszą rzeczywistość. Czyli tak w skrócie, tak jak w skrócie można powiedzieć, że poczekaj, jakby to powiedzieć, czym jest tak naprawdę nasze prawdziwe jestestwo, tak? No, tak ogólnie. A co wyjdzie, to wiadomo, wyjdzie, tak? Czyli Ale mniej więcej super, bardzo dobrze. Ja też tak robię, bo w Nowym Jorku mam mieć za tydzień w niedzielę wykład i zawsze jest na tych dużych festiwalach tak, że trzeba podać opis. Ja mówię, że najlepiej bez opisu, najlepiej tylko hasło, mniej więcej o czym i jak będę jechać samochodem, to po prostu po drodze to, co ma do mnie przyjść, to przyjdzie tak samo. Zygfryd też, tak? Tak, jak najbardziej. Ale jakoś tak powiem ci, na przykład mi się nasuwa enklawa, którą mieliśmy w Niemczech. To ty też przyjechałaś, to też było dla mnie wyróżnienie, że z tatą przyjechałaś tam. No i pamiętam, że byliśmy razem na tej scenie. To było takie malutkie spotkanko, 60 ludzi było, ale powiem wam, to było takie ciepłe spotkanie. Ja to tak miło wspominam. Jak tylko o tym przypomnę sobie, to już mi się ciepło robi. Bardzo niedaleko stąd, no bo Niederaußem to było, a ja tu w Berkheimie, no to jest 7 kilometrów od tego miejsca i też żeśmy razem robili coś i jakoś tak, nie wiem, ale jak ja przy tobie stoję, Ewelina, to jakby telepatycznie idzie coś, no, to jest niesamowite. Normalnie ja jakbym wiedział, co ty za chwilę powiesz. No coś niesamowitego. No to jest fajnie. Dlatego ten spontan, nie z każdym ten spontan wyjdzie, ale z tobą ten spontan na przykład mi wychodzi i niekiedy też jest taka sytuacja, że spontan wyjdzie, ale już miałem takie coś. Ja na przykład powiem wam, że lubię z kartką. Ja sobie na kartce napiszę i zawsze te gryzmoły ludziom pokazuję, żeby nie myśleli, że ja tam jestem od razu tak walę prosto ze szczelby. Ja mam zawsze taką ściągę i zawsze muszę tam machnąć okiem, gdzie jestem na liście, aha, tutaj i odpracuję to i już. Ale jak na przykład z tobą robiłem, no to nie potrzebowałem żadnej kartki, bo to się jakoś wszystko tak uzupełniało. Także ja mam taką chęć kiedyś powtórzyć to znowu jeszcze raz. Wdzięczna jestem. Super. I co, zapraszamy kochani na herbatkę. Widzimy się wkrótce. Ja jeszcze raz plakat pokażę. Na dole dam tutaj jeszcze raz wszystko napisane. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to tutaj jest numer telefonu, jest e-mail, więc serdecznie zapraszamy do spotkania z nami u Kasi Muzal, herbatka z Zygfrydem 25 maja od 10 do 19. Widzimy się na żywo.
Jeszcze jedna sprawa bardzo ważna. Proszę. Dzisiaj wysłuchaliśmy niezwykłej, dla mnie, niezwykłej audycji z niezwykłym człowiekiem. To było u Zygiego z Teksasu. Człowiek ma na imię Michał, odkrył u swoich dzieci tak zwane pozazmysłowe widzenie świata. On opowiadał, w jaki sposób nagle u córki coś tam odkrył, że ona ma takie zdolności. Potem się okazało, że jego syn, który jakoby nie miał, też nagle mu się to jakby otworzyło. Ja wiem, że ty chyba masz kontakt z Zygim z Teksasu, a on wobec tego z tym Michałem. Ten Michał opowiadał, że zwracał się do różnych naukowców, żeby... Wysłałem ci, Ewelinko, to na SMS-em. SMS-em, tak, tę audycję u Zygiego, tego Michała. Więc ja myślę, że to jest temat, który naprawdę warto poruszyć, bo to, co powiedział Zygi, on ma z tobą telepatię, to się wszystko odbywa i to jest prawda. Niedługo będzie kolejna burza na słońcu i tym bardziej ta telepatia coraz bardziej nam się otworzy. Nie trzeba będzie już nigdy kłamać. To, o czym on mówił, to jest po prostu to, o czym ja wiem, o czym ja myślę, o czym przed chwilą wspomniał oczywiście Zygi i o czym mówiła, pisała Anastazja, prawda, moja ukochana. Więc ona o tym pisała, w jaki sposób dzieci potrafią rozbroić śmiercionośną broń na innym, na drugiej półkuli na przykład, tak? I to nie są bajki. Te dzieci tego Michała i nie tylko, bo on prowadzi różnego rodzaju zajęcia. Każde, bo my już, powiedzmy sobie, to starsze pokolenie, jakby, no niestety przez proces edukacji zwany... Nie mamy elastycznego umysłu, jak najbardziej nam to wszystko, wiesz, poblokowali i tak dalej, ale dzieci, one to wszystko mają. Ta jego córka na przykład... Dokładnie, rewolucja to jest złe słowo, ale ewolucja, bo rewolucja to niestety, ale ewolucję, żeby po prostu to nagłaśniać. Ja wiem, że skoro ta informacja do mnie doszła, to nie doszła nadaremno i że ja mam to jakby, wiesz, krzewić i rozszerzać coraz bardziej. Co mnie obchodzi, że naukowcy się wypieli, za przeproszeniem, tak? Dupą na niego musieli. Bo nawet jeden się wypowiedział, że on to, jego by wyśmiali w jego środowisku. Czyli nauka jest... Dokładnie. Tak, to powiedz później. Nie słychać, powiem wam, jak tak z boku mówi, to bardziej tak, takie biczenie jest, nie słychać w ogóle. Jeden z tam profesorów zadzwonił, skontaktował się z tym Michałem i powiedział, że on w to nie wierzy, co on to robi. Czyli nauka jest stworzona na wierze, a nie na doświadczeniach, tak? Naukowiec, on nie wierzy. No jak naukowiec może nie wierzyć? On musi doświadczyć, żeby coś się zadziało. Tu chodzi, tak? O wiarę. Te dzieci to jest po prostu są perełeczki, to jest nasza przyszłość. Bo tak naprawdę wszystkie dzieci mają te zdolności. To nie on mówi, że to tylko moje dzieci. Nie. Bo on prowadzi zajęcia praktyczne i cała ta umiejętność, tak zwana, no nie wiem, pewnie ze słowo, dar tego widzenia poza zmysłowego jest dany każdemu z nas. Więc to te dzieciaczki zasłaniają sobie oczy i czytają. I czytają. Potrafią rozróżnić klocki, żółte do żółtych, układają niebieskie do niebieskich z zasłonionymi oczami. No to jest pozazmysłowe widzenie świata. To jest niesamowite. To się nazywa. To jest samowite i każdy z nas to ma. I takie rzeczy, o takich rzeczach na dzień dzisiejszy należy mówić, tak? Że nie jesteśmy worem. To jest niewygodne, bo to... No wiadomo, ale to... Tak, odkrywa, pokazuje, jaką my wszyscy mamy ogromną moc, no co, zabitą tak naprawdę. Tak, ja przepraszam, że ty już podziękowałaś. Czyli się odrodzimy wkrótce, bo mamy was, także na pewno spokojnie się będziemy odradzać. Zygi się śmieje. Zygi, proszę jeszcze powiedz na koniec kilka słów i zakończamy i będziemy się widzieć w kolejnym wywiadzie. No ogólnie też chcę ci podziękować, że robiłaś ostatnio też te audycje na temat tych rozbłysków na słońcu,
bo no różne rzeczy się działały. Widzicie, to są też takie desperackie próby załatwienia nas, że jakieś okulary robią, które nie działają, ludzie patrzą w słońce, uszkadzają sobie oczy. Widzicie, popatrzcie, tylko po owocach ich poznacie, mawiał Jezus przy czasach ostatecznych. Czytać po prostu naokoło, na prawo i lewo leży informacja na ziemi, wszędzie można to czytać. Ja zastanawiam się, jak można nie widzieć tego, co się dzieje. Tego nie da się już po prostu nie dostrzec. Tak, więc my mamy tutaj praktycznie Eldorado informacyjne ze wszystkich stron, tylko przepuszczać to przez siebie i te światłowody aktywować, które nam będą tą fajną informację zatrzymywać, a te badziewie będzie przez nas jak przez sitko przelatywało i będziemy niedługo jak te dzieciaczki z tym postrzeganiem pozazmysłowym. No są to rzeczy tak... No niezwykłe, że to no, coś pięknego. Także będziemy się z Wami, kochani, widzieć w kolejnej audycji, bo tyle jest fajnych tematów, że my to możemy cały dzień, a wiem, że u Was jest dosyć późno, bo 22:40 się chyba szykujecie też na festiwal, Kasia i Jola. Ja będę w niedzielę właśnie tutaj na swoich terenach, dosłownie 5 minut od mojego domu, także festiwal przyszedł do mnie po raz pierwszy, więc dziękuję Wam, jestem wdzięczna za to, że spędziliście czas tutaj z nami i mam nadzieję, że się będziemy widzieć, no i wiem, że się będziemy widzieć, bo z tą nadzieją to już sobie pomińmy, wiem, że się będziemy widzieć wkrótce na kolejnym tutaj wywiadzie, także tym razem częściej, nie tak jak ostatnio Jola listopad, tylko już wkrótce kolejny, może na żywo ja tam podjadę, albo ty do nas, jak tam będziesz sobie życzyła i z Zygim też się będę widzieć zaraz po swoim przylocie, także jeszcze raz serdeczne dzięki i wdzięczności dla Was. Wysyłam światło, miłość prosto z Chicago. Dziękuję kochani, zapraszamy jeszcze raz na festiwal. Na herbatkę z Zygfrydem. Trzymajcie się, całujemy Dzięki Was. Wdzięczność, Ewelinko. Pa, pa. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, kochani. Wdzięczności, Kasia, za organizację z Jurkiem takiego pięknego festiwalu, za Wasz czas. Ja dziękuję też serdecznie za ten piękny obraz na drzewie od Twojej córki, niesamowity. Także naprawdę z całego serca Ci tutaj dziękujemy, wysyłamy Ci miłość za to, że jednak masz tą moc i siłę i chcesz organizować tego typu eventy, tego typu imprezy światła. I na pewno część, mam nadzieję, ludzi z Chicago, z Nowego Jorku czy z innych miast tutaj z Polonii też do nas dotrze. Lotnisko niedaleko. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz. Dokładnie, zapraszamy i czekamy na Was wszystkich. Super, trzymajcie się. Dziękujemy. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.